Jesteśmy w Wielogórze, w miejscowości już tak bardziej oddalonej od centrum naszej gminy i znajdujemy się aktualnie na posesji Marianny i Dionizego Judów. Stoimy przed drewnianym domem, który był jeszcze nie tak dawno zamieszkały, a dziś ze względu na to, że państwo Judowie wystawili sobie nowy dom, ten postanowili wykorzystać na tak zwany mały skansen. Jest to dom przedwojenny, wybudowany około 1920 roku, drewniany, wcześniej pokryty był snopkiem, czyli słomą, a dzisiaj pokryty blachą falistą, kolorową. W czasie wojny, jak wspomniałem, był uszkodzony przez pocisk artyleryjski, został pożar ugaszony i dzięki temu się zachował do dnia dzisiejszego. Państwo Judowie postanowili w tym domu utworzyć coś w rodzaju skansenu, takiego muzeum, mini muzeum małego, gdzie zbierają i gromadzą w tym domu różne przedmioty użytkowe.